Uszanowanko wszystkim, tak pomyślałem, że dawno nie było testu kolejowego. A wiadomo, wiedzę na bieżąco trzeba sprawdzać. Dlatego przychodzę do Was z testem kolejowym, takim nietypowym. Już wyjaśniam, czemu nietypowy. Ale zanim wyjaśnię, to na pewno po rozwiązaniu tego testu część powie. Michał, ale fajny test. A niektórzy mnie nienawidzą chyba z tego względu, że no właśnie, jest to wielki test o sygnalizacji kolejowej. Ale zwróćcie uwagę, co jest w nawiasie. Poziom bardzo trudny. Czemu taki poziom? A mianowicie zagłębiłem się mocno w instrukcję IE1 i wybrałem z niej takie rzeczy nietypowe, takie kruczki, ciekawostki, o których pewnie nie słyszeliście. Więc na pewno nie spodziewajcie się pytań typu, że będzie sygnał na semaforze tam dolne światło pomarańczowe, górne, zielone. I co oznacza, to znaczy jaka prędkość. Owszem, coś będzie z sygnałów na semaforze, tylko proszę bardzo uważnie czytać pytania i odpowiedzi. Ok, a teraz szczegóły. Pytań jest 55 i już zaznaczam, że to przypadek. Nie ma to nic wspólnego z moim nazwiskiem. To jedno, dwa. Mamy cztery odpowiedzi, a nie jak do tej pory dawałem trzy. Wynika to z tego, że na egzaminie w Urzędzie Transportu Kolejowego. Mamy właśnie cztery możliwe odpowiedzi. Zastanawiałem się co z czasem, ale pomyślałem, że już nie będę mocno dowalał z tym testem. I zrobiłem, że na całość macie 60 minut. Bo początkowo chciałem po jednej minucie na każde pytanie, a tak 60 minut na całość da Wam większy komfort. Także proszę ten test potraktować jako ciekawostkę, formę relaksu. I nie denerwować się, głównie mówię to do przyszłych maszynistów, że będziecie mieć jakieś błędy, bo takich pytań na egzaminie w UTeku nie będzie. Mowa oczywiście o licencji maszynisty i świadectwie maszynisty. To znaczy może się jakiegoś podobne, podobnego poziomu trafić, ale głównie pytają o podstawy, a nie o takie szczegóły. Powiem Wam szczerze, sam jak teraz czytałem właśnie tą IE1 bardzo, bardzo szczegółowo, Wiele rzeczy uwierzcie mi, po 10 latach służby na kolei mnie zaskoczyło. Także nie ma osoby, która by znała, czy to ir 1 czy IE1, czy inne instrukcje te podstawowe od A do Z także naprawdę no, nie ma Alf i Omegi na kolei, tak? Widzicie sami, ile jest instrukcji kolejowych, i naprawdę pomimo, że tam człowiek no, no, zna te przepisy, ale aż tak szczegółowo wszystkich nie zna, więc naprawdę nie przyjmujcie się. Okej, okay, mój gadania w link jest w opisie, także życzę powodzenia i dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Oczywiście po tym teście sobie możecie sprawdzić Wasze błędy i zobaczyć, co tam było nie tak. Dzięki serdecznie i do usłyszenia.